RNP New Media. Stare piłkarskie powiedzenie brzmi, że bramkarze i lewoskrzydłowi są wariatami. Ile w tym prawdy, dowiemy się w naszym nowym programie, którego pierwszym gościem będzie bramkarz i kapitan suwalskich Wigier Karol Salik. Zapraszamy na pierwszy odcinek. Cześć Karol. Witam. Słyszałeś wcześniej te takie pytanie moje odnośnie tych wariatów na bramce? Słyszałem. I jak to jest z nimi? W jakiej kategorii ciebie się zaliczę? Czy moim zdaniem chyba nie ma reguły na to? Ja akurat jestem człowiekiem spokojnym i w życiu na boisku, choć tak jak powiedziałeś, no pewnie taką rolę w klubie i gdzieś tam potrzeba jest ta siła spokoju, a też gdzieś tam czasami uwalniam tego wariata, ale... Ale znam takich i takich bramkarzy i każdy z indywidualnością, każdy ma jakąś tam swoją osobowość i chyba takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Powiedz, i ciężko jest być kapitanem drużyny dążącej do pierwszej ligi, bo presja jest ogromna, to presję musisz jakoś rozładować w drużynie i dajesz z tym radę? Znaczy, no, odpowiedzialność jakaś jest na pewno, czyli nosi tej opaski tylko dla samej opaski i gdzieś tam trzeba czasami krzyknąć, gdzieś tam tych ustawić młodych zawodników, gdzieś tam podjąć jakąś tam trudną decyzję, aczkolwiek te wszystkie decyzje, które podejmujemy, to podejmujemy z radą drużyny, jest rada drużyna, gdzieś tam siadamy wtedy i gdzieś tam szukamy najlepszych rozwiązań, najlepszych dla drużyny. Ja to dokładnie wiem, o czym mówisz, bo dzisiaj jestem trochę w odmiennej roli, ale też kiedyś musiałem podejmować takie decyzje. A teraz zacznijmy może od twoich podstaw w sumie w piłce, bo mam takie fajne pytanie, że często bramkarze rozpoczynają swoją przygodę, nie zawsze na początku stawali na bramkę, często byli napastnikami, a dopiero później w rozwoju kariery coś stanęło na drodze albo zmienili swoją pozycję. Jak tam u ciebie było? U mnie było identycznie. Ja zaczynając swoją przygodę z piłką w Augustowie, wsparcie, też chciałem strzelać jak najwięcej goli i wiadomo, że w tym wieku nie wybierasz pozycji, tak grasz wszędzie i ja też chciałem strzelać te bramki i nawet udało mi się chyba ze dwie czy trzy bramki strzelić, ale ja zawsze byłem anty dobiegania i teraz to troszeczkę się zmieniło i tak postanowiłem zmienić swój tryb życia, gdzieś tam nawet rano wstaję przed śniadaniem, gdzieś tam 30 minut biegu i sprawia mi to przyjemność, tam się dziwię i ze względu na te bieganie stanąłem na bramce i nie żałuję tej decyzji. Bo pamiętam jeszcze, jak rzeczywiście w sparingach jeszcze kilka zagrałeś na pozycji napastnika i strzeliłeś kilka. I nie mówię, bo bardzo to lubię i gdzieś tam zawsze jak zagram, aż trener miał dylemat. Jak gdzieś tam zagram, to gdzieś tam uda mi się tą bramkę strzelić. No też na pewno jest frajda, no ale skupiam się na swojej pozycji, czyli na bronieniu. To teraz takich początków kariery przejdźmy może na koniec, bo wiem, że bramkarze nie muszą się bać, żeby wcześniej zakończyć karierę. Zawsze ten wiek piłkarza, jeśli chodzi o bramkarza, jest wydłużony. Powiedz, jak widzisz siebie za 7 lat, 10? Nie wybiegam tak daleko w przyszłość i mam nadzieję, że za te 7 lat będę bronił tutaj w Wigrach i mam nadzieję, że te najlepsze chwile w Wigrach jeszcze przede mną. No, mam nadzieję, że to będzie taki przełomowy sezon. Jak to jest ostatnio z tymi meczami, że musicie gonić ten wynik? Tak, fajnie, że się udaje w końcówkach, ale powiedz, może lepiej zacząć strzelać pierwszemu, potem bronić tego. My się śmiejemy, że jak będziemy teraz wychodzili na mecz, to po prostu od razu w 5-10 minut tracimy dwie bramki i wtedy mamy 80 minut na odrobienie strat. A tak na poważnie, na pewno drużyna ma charakter, tak? No bo w końcówkach wygrywać czy remisować, to trzeba mieć ten charakter. A tak jak wcześniej powiedziałem, no, że musimy wyeliminować to te proste błędy i gdzieś tam
gramy, przydarza nam się coś, ten błąd i ten wynik musimy gonić. To potrzeba nam też takiego meczu, w którym po prostu zagramy na zero, tak? Zagramy na zero i wtedy myślę, że z przodu na pewno napastnicy strzelą jakąś tam bramkę i ten mecz już będzie taki spokojniejszy. Mam nadzieję, że będzie to tak w najbliższym meczu. No też mam taką nadzieję, że w końcu zagrać na zero, bo u siebie no, dwie bramki stracone, dwie bramki po rzutach karnych. Ja jestem takim typem człowieka, że za każdą bramkę mam do siebie pretensje, nawet o rzut karny i gdzieś tam analizuję, że mógłbym zrobić coś więcej, mógłbym rzucić się z 5-10 sekund wcześniej. Dokładnie. Może bym obronił i nie lubię, nawet po rzutach karnych lubię tracić bramki. Mam nadzieję, że w tym najbliższym meczu nie stracimy. Też mam taką nadzieję, bo w Wiśle na ostatnim meczu wyjazdowym dostałeś bezpośrednio rzutu rożnego, tak? To na pewno ciebie bolało. Mogłeś nie wspominać. Znaczy, ja tam nie chcę, biorę tą bramkę na swoje barki i kiedyś to się zdarzyło. I to w meczu w Suwałkach, grałem w Sparcie Augusta, zaczynałem swoją przygodę z seniorską piłką i graliśmy sparing z jakąś drużyną litewską. Przegraliśmy 2-0 i też właśnie straciliśmy bramkę po bezpośrednim strzale z rzutu rożnego. Ja mówię, nie chcę i sobie powiedziałem tak, że nigdy takiej bramki nie chcę puścić. No i to tak się zdarzyło w takim najmniej oczekiwanym momencie, bo akurat to był taki moment, że Wisła gdzieś tam takie miała swoje 10-15 minut, gdzie nas troszeczkę przycisnęła i oddali chyba dwa bodajże trzy groźne strzały, po których musiałem interweniować i sobie powiedziałem po tych trzech, że nie no, dzisiaj już mnie nikt więcej nie pokona i będzie dobrze. I tu nagle rzut rożny po takiej jednej obronie i to decydują ułamki sekund, tak, złe ustawienie, też dobrze rozegrany stały fragment gry, bo wszyscy ustawili się na krótkim słupku, więc my też byliśmy przekonani, że będzie piłka bita na krótki słupek. Tak rozegrali ten stały fragment gry, mówię, no troszeczkę też gdzieś tam oślepiło mnie słońce, złe ustawienie, no i 0-2, no ale chwała chłopaków, że potrafiliśmy to odrobić. Dokładnie, no z 2-0 się podnieść to też jest sztuką, więc charakter w gry mają charakter jest. I tylko taki charakter jest potrzebny do tego awansu, co? Ale zaowocowało zatrudnienie trenera od przygotowania fizycznego, skoro w końcówkach macie taki zryw. To myślisz, że to dzięki trenerowi, czy jednak dzięki charakterowi? No. Znaczy nie, no na pewno fajna sprawa. No, nigdy tu w klubie nie było trenera od przygotowania fizycznego. Pan Jerzy Łaniec zrobił kawał fajnej pracy i to też jakiś jest procent tego, że gramy do końca, jakiś ma swój wkład w to. No a z drugiej strony też ten charakter, tak, ambicja, charakter. No w tej lidze walka, zaangażowanie, właśnie charakter, no to pozwoli na to, żebyśmy wygrali z każdym przeciwnikiem. No dokładnie, więc trzeba trzymać kciuki, nie? I z takim charakterem brnąć. Oczywiście. Ku dobremu. Do pierwszej ligi. Dokładnie. Karol, tak w ogóle powiedz, o której masz trening dzisiaj? O 15. 14:30 zbiórka, więc pomalutku byśmy musieli. Aha. Już... Dobra, to chodź powoli na stadion. Karol, rola bramkarza jest dosyć niewdzięczna. Często jak napastnik nie wykorzysta jakiejś sytuacji, kibice szybko się zapominają. A jeżeli bramkarz puści jakiegoś bobola, łatwy strzał, to nie ma zmiłuj się, co? Taka specyfika tej pozycji. No. Fajne jest właśnie stwierdzenie, że bramkarza się nie ocenia przed ostatnim gwizdkiem sędziego, bo można mieć dzień konia, można obronić dwa rzuty karne, wiele sytuacji, 90 minuta, łatwy strzał, gdzieś tam popełniasz błąd i przegrywasz 0-1, no i wtedy ci pamiętają nie te obronione dwa rzuty karne, tylko tą ostatnią minutę. No tak, no ja jestem już przyzwyczajony do tego, wiadomo, że my musimy być skoncentrowani przez cały mecz i tak to wszystko funkcjonuje i u nas nie może. My praktycznie każdy mecz musimy zagrać bezbłędnie, bo każdy błąd, no już nie ma nikogo za naszymi plecami, kto by mógł ten błąd naprawić. Dokładnie.
Tak więc może na koniec powiedz, opisując własne cechy lub też nie, czym powinien się charakteryzować dobry bramkarz? Ja myślę, że to teraz się zmienia, jak ja zaczynałem swoją przygodę z piłką, to najważniejsze były warunki fizyczne, jak bramkarz miał 1,90 m czy 2 metry, brano go, dobra, nauczymy go trochę techniki, będzie dobrym bramkarzem. Teraz to się zmienia. Wiadomo, że warunki fizyczne są ważne, ale teraz się patrzy na grę nogami, na ustawianie się, na czytanie gry. No, do tego dochodzą takie elementy, wiadomo, jak zwinność, szybkość, jak gdzieś tam czas reakcji, gra na przedpolu, gra na linię. No takie elementy cechują dobrego bramkarza. No tak, bramkarz powinien być też dobrym obrońcą, tak? No tak, no teraz... A ty nogami teraz, zawsze dobrze grałeś. Dziękuję. Teraz właśnie to się zmieniło, tak? Że no właśnie, że bramkarz powinien być takim ostatnim stoperem. Dokładnie. Tak na koniec jeszcze ci życzę powodzenia. Nie będę tych dziękował. Obronionych rzutów karnych i widzimy się. Jak najmniej się. Błędów i czystego kąta. Dokładnie. Będę patrzył na mecze już w sobotę. Już teraz żegnamy Karola Salika i jednocześnie zapraszamy na kolejny odcinek programu Sam na Sam.